Wprowadzi pan podatek od kebaba i od hamburgera? Ja pytam poważnie. No, kiedyś chyba była jakaś dyskusja na temat tego, że... Różne są rozwiązania na świecie, mówił Adam Niedzielski. Tak. Niektóre kraje wprowadzają opłaty na produkty zawierające dużo soli, czyli tak zwany junk food. No jako żywo junk food to... Tak, ale na razie nie zamierzamy wprowadzać żadnego opodatkowania. Ja przypomnę, że... Czyli nie będzie podatku na kebaby i hamburgery. Nie będzie podatku na kebaby. Ani na pizzę. Rozmawialiśmy o tym, co jest standardem takiej polityki prozdrowotnej państwa na świecie.